wszystkich serdecznie. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Karper. Witam. Zadam mu kilkanaście pytań moich i także z internetu. Karper był tak miły, że zapytał swoich fanów na Facebooku. Słuchaczy. Ja się pojawiły, są na kartce. No i zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Moja przygoda z muzyką niestety zaczęła się nieciekawie. Ze względu na to, że to był taki odpał. My mieliśmy, ja wiem, 14-15 lat i stwierdziliśmy, że zawojujemy świat swoją muzyką i rzuciliśmy się na głęboką wodę, od razu jadąc do studia nagrań. Zresztą wtedy to nie było jakieś tam koszta na szczęście, bo to było jakieś bodajże 20 zł na godzinę, a my nagraliśmy utwór w pół godziny, więc możecie sobie wyobrazić, jaki to był poziom muzyczny. Beat wtedy Soundvibe zrobił i beat był no straszny. Tam sobie sama perkusja i jakiś tam saperek się zapętał w tle. Nie będę tutaj zdradzał nazwy projektu, bo to jeszcze po internecie niestety lata na jakichś tam portalach typu moje demo. No a poziom był tak żenujący, że lepiej, żeby tego nie odkupywać, bo mogłoby się właśnie skończyć jak z Eldem, Eldokana Wodną, który później jest przerabiany wszędzie. Wyobraź taką przeróbkę Florida Carper. Backstage, no! Tak, i taki growl. Dobra, drugie pytanie. Kogo wspominasz najlepiej, a kogo najgorzej? Chodzi mi tutaj o ludzi, którzy pomagali ci w muzyce, przeszkadzali ci w robieniu muzyki. Przeszkadzali mi ewentualnie sąsiedzi, szczerze powiedziawszy. Bo ze względu na to, że było tak nieraz, że darło mi się gdzieś tam w domu u kogoś, czy tam u siebie jeszcze na początku. I nagrywałem wokale, to zawsze idło na kadryferze, sąsiadka grała. Ale ogólnie no, wspominam, mimo tego, że z niektórymi ludźmi, z którymi współpracowałem kiedyś, a teraz już nie współpracuję, z którymi miałem konflikty ogromne, to wspominam dobrze, bo tam wtedy up to date było to fajna była współpraca. Na szczęście nie trafiłem na ludzi, z którymi muzycznie się jako taką nie dogadywałem. Fakt, że były jakieś, wiadomo, zawsze jakieś problemy, bo na przykład ja chciałem już sobie tam wkraczać w inną ścieżkę trochę muzyki niż tylko rap, a niektórzy chcieli inaczej. Ale jeżeli chodzi o to, jak wtedy mi się z nimi współpracowało, to bardzo dobrze. Teraz z niektórymi mam konflikty, bo niestety jestem trochę konfliktowym człowiekiem, ale no, cieszę się, że tyle osób się przyczyniło do tego, kim teraz jestem i co teraz tworzę. Okej, dobra. Następne pytanie. Czym jest handel emocjami? Niedawno powstał taki projekt z twojej strony. Nie wiem, jakaś odskocznia od tego, co robisz? Tak, zdecydowanie odskocznia i zdecydowanie całkiem inne tematycznie jest to wszystko, ze względu na to, że doszedłem do wniosku, że fajnie było w końcu zrobić coś czysto emocjonalnego, fajnie było coś osobistego, coś od siebie, ze względu na to, że ja się zresztą bałem zawsze takich tematów osobistych, jakichś tam konfliktów wewnętrznych, że tak powiem. No i stwierdziłem, że trzeba by było wykrzyczeć z siebie niektóre rzeczy. Dosłownie. Tak, dosłownie wykrzyczeć. I powstał osobny projekt, ze względu na to, że nie chciałem tego przemieszać z jakimiś tam kawałkami, które są ideologiczne, czy tam jakieś społeczne. No bo nie chciałem, żeby ludzie, niektórzy trafiali z jakiegoś utworu typu No Pasaran nagle na jakieś żygowiny emocjonalne, więc stwierdziłem, że osobny projekt będzie dobry do tego, że będzie dobrym pretekstem do tego, żeby stworzyć coś nowego. No i produkcją wszystkich bitów na tym projekcie zajmie się Bucią. Póki co jeden utwór wyszedł. Miałem dzisiaj nagrać następny, ale niestety zdrowie nie dopisałem. Gardło nie jest na to dobre, żeby wytrzymać. Dobra, następne pytanie. Plany związane z muzyką na rok 2013? Koncerty, nie wiem, płyta? No, chciałbym zagrać jak najwięcej koncertów. No, póki co będziemy grali w Biłgoraju, w Krasnystawie, jeżeli się nie mylę, przepraszam, jeżeli zmieniłem nazwę, to Gdańsk. A poza tym no, chciałbym zagrać wszędzie, nie? Gdzie popadniesz, żeby widział się, bo jednak live to jest to, co jest najlepsze w muzyce moim zdaniem, bo największy kontakt jest z osobą, która miała styczność jakąś z twoim przyszłością. No oprócz tego chciałbym pociągnąć ten handel z emocjami w 2013 możliwie jak najmocniej i płytę zrobić z Carpera, ale z Carpera się jakoś z płytą nie spieszysz, bo ja chyba nie chcę, żeby to była robiona płyta z podziałem takim, że na przykład słuchaj, mam płytę do zrobienia, zrobię ją do 3 miesięcy i się z czymś spieszę, nie? Bo chcę ją po prostu dopracować i nie będę brał żadnych kradzionych bitów, tylko wszystko na producenckich, różnych producentów będzie Bucio, będzie pewnie 303 i jeszcze kilka osób, których nie chcę zdradzać. Jak już jesteśmy przy planach, przy koncertach, to powiedz mi,
Dlaczego nie grasz koncertu w Jastrzębiu i jak oceniasz scenę jastrzębską? Dlaczego nie gram? Nie chcę nikomu ubliżyć w Jastrzębiu, ale jestem świadom tego, że zdecydowanie różni się nasza publiczność, że tak powiem. Bo no, szczerze powiedziawszy, jeszcze nie spotkałem się z tym, żebym grał gdzieś koncert i przyszli ludzie na przykład w kapturach, nie, w dresach, bo u mnie zazwyczaj publiczność, co mnie bardzo zresztą cieszy, jest zazwyczaj bardziej w stronę, odchylona bardziej w stronę punka i tak dalej. I no, bo na pewno jest to bliższe ideologicznie im moja muzyka niż... I druga sprawa to jest to, że no, nie zapraszałem, no, z Jastrzębiu nie ukrywam i jakoś nie ubolewam strasznie nad tym faktem. Przykre jest tylko to, że ciągle w Jastrzębiu grają jedne i te same osoby. Ja osobiście, nie wiem, czy boję stawek może moich. A stawki mam bardzo, że tak powiem, wysokie. Nie, właśnie bardzo one są elastyczne. Ale sobie antyreklamę teraz robię. I w każdym razie, reasumując całość, szkoda, że w Jastrzębiu nie ma nowych ekip, które grają, bo są ludzie, których ja bym osobiście przyszedł na ich koncert i chciałbym sprawdzić, co oni tworzą. Mimo że scena jastrzębska jest mi dosyć daleka. Ale kurczę, organizatorzy dają cały czas te same supporty, cały czas te same osoby, cały czas ten sam line-up na każdym koncercie. A wczoraj chciałem się wybrać na Rap Stąd, taka dla tych niewtajemniczonych, w scenę jastrzębską. To jest taka impreza, która zrzesza, że tak powiem, raperów z Jastrzębia. Chciałem z nich wpaść, zobaczyć, jak to wygląda, jak zobaczyłem, że każdy ma grać po 20 minut, stwierdziłem, że pierdolę. Dobra, to jak już jesteśmy właśnie przy takim temacie, to powiedziałeś, że na twoje koncerty przychodzą ludzie bardziej zbliżeni w stronę punku. Więc dlaczego robisz rap? Follow-upem wybrnę. Otóż kto kojarzy Brudnych Dzieci Sita, wie, że tam jest trzy akordy darcie mordy. Z całym szacunkiem dla kolegi tworzącego, to ze względu na to, że miałem okazję grać z Brudnymi Dziećmi Sita. Znaczy, Brudne Dzieci Sita to brzmi może dla niektórych jako pełen skład, ale jest to jedna osoba z gitarą. No i to lubię bardzo. To brzmi tak bardziej jak goście są popularnowcowej. Ale to jest takie proste granie, nie? To jest taki czysto, naprawdę prosty punk w takiej czystej formie obdarcy z jakiejś tam wirtuozerii. I to jest fajne, ale ja osobiście wiem, że bym się w tym nie sprawdził, bo stwierdziłem, że zrobię rapową płytę i też mi rapowa nie wyszła. I zapewne gdybym zrobił coś punkowego, też by nie było czysto punkowe, tylko jakieś elementy rapu wplecione i tak dalej. Ale staram się eksperymentować i w refrenach trochę punka. Tej muzyki zabierać. No właśnie, tak. Teraz tak, moje pytanie następne. Kim jest Wojsław? Ostatnio widziałem właśnie na Facebooku. Był jakiś konflikt między wami, między Wojsławem, między jeszcze jakimś innym osobnikiem, którego, sorry, ale nazwy nie pamiętam. Witek DLS. No. Przepraszam za reklamę. Wypikuj to. Dobrze. Teraz tak, właśnie kim on jest, jak się zaczęła ta wasza, nie wiem jak to jest. Ja nie wiem jak to nazwać, bo w sumie ty nie odpowiedziałeś, on cię zaczepiał. Jak do tego doszło, o co chodzi? Kto to w ogóle jest? I tutaj bym się przy tym zatrzymał, ze względu na to, że Wojsław to jest strasznie złożony człowiek i istnieje coś takiego jak dualizm światopoglądowy, że ma się na przykład starcie wewnętrzne, że tak powiem, pomiędzy dwoma ideologiami, on ma chyba pomiędzy 10, tak mi się wydaje. Wszedłem sobie na jego Last.fm, na jego konto prywatne, sprawdzając, co on skrobluje, zauważyłem tam agresywę 8.8, choretnicę, i jakieś tam naziolskie inne składy, przeplatane wszystko w WMNCH, czyli taki bardzo nacjonalistyczny skład raperski, hip-hopowy z Polski. I do tego jeszcze jakiś handel emocjami się wdarł, Karper i AJKS, więc stwierdziłem, że coś jest naprawdę nie tak. I to jest mega zagubiony człowiek, mi się wydaje. I ja po prostu nie chciałem wkraczać w batalię, bo wiem o tym, że jak on dorośnie, bo on jest młodym człowiekiem, wiem, że jak on dorośnie, będzie się wstydził tego, co robi teraz. I to jest smutne, że środowisko nie jest w stanie go z tego wyciągnąć. Okej, no to następne pytanie. Jakiej muzyki słuchasz na co dzień? Nie rapu. Bo pewnie większość sądzi, że rapu. A jeżeli już rapu, to typu Ben Juice z Poema Faktu, czy tam LSOTDW. Ale nie. Deathcore'ów trochę punka, trochę jakiś całkiem eksperymentalnych brzmień. No, wszystkiego, co jest w miarę dobre i nie pożarł tego pieniądz i nie wykastrowały monety. Okej, spoko. Jak reagujesz na krytykę i hating w twoją stronę internetową? Na hating mam wyjebane,
a na krytykę jak najbardziej staram się w miarę możliwości do tego podejść tak dosyć racjonalnie, bo jeżeli ktoś mi jakąś konstruktywną krytyką uderzy i pisze mi na przykład, że coś jest, nie wiem, miksem, z masterem, coś jest nie tak i tak dalej, no to jak najbardziej ja mogę wejść w polemikę i popytać co jest i spróbować poprawić to w następnym utworze. Ale jeżeli ktoś, falopując do nie wiem kogo, nie pamiętam kto to powiedział, jeżeli ktoś mieści krytykę w słowie chujowe, no to w dupie, nie? Krytyka, tak, przyjmuję, jeżeli mieści treść więcej niż chujowe, czy jakoś tak? Tak, dokładnie, dokładnie, bo to był cytat od kogoś, tak, jakiegoś rapera bodajże, ale nie reaguję na krytykę typu oceniam utwór 14/88, bo zdarzały się takie naziołskie komentarze i w dupie to mam, nie, po prostu, chyba że, nie wiem, bo niektórzy chyba mają wrażenie takie, że jeżeli są userem na YouTubie, dają łapkę w dół i napiszą komentarz, że jest do dupy, to że moje życie zaczyna się walić. albo nie wiem, że ja jakąś prywatną tragedię przeżywam. Nie, po prostu nabiłeś mi wyświetlenie, dzięki jeszcze. Może akurat reklama ci się wyświetliła i zarobię na tym grosz. O, reklamy na YouTubie. Tak, mam reklamy na YouTubie na niektórych filmikach i myślę, że po 2 latach będzie stać mnie na popfilter za 20 zł. Naprawdę wierzcie mi, że to nie jest jakiś mega biznes, ja to ustawiłem tak o randomowo, po prostu ktoś mi powiedział, żebym sobie ustawił i zresztą nawet nie zwracam uwagi, czy tam się coś nabija na konto, czy nie, ale jak już to będą, to z tego co mi wiadomo około 20 zł na 2 lata. Także akurat sobie popfilter za pluty przed mikrofonem wymienię. Dobra, to teraz tak, jeśli nie muzyka, to co byś robił w życiu swoim? Byłbyś sklepikarzem, piłkarzem, koszykarzem? Introligatorem, albo założyłbym własną działalność przestępczą. Nie, ale tak całkiem poważnie, no na pewno miałbym, chciałbym tutaj poruszyć ten temat, że na pewno miałbym więcej czasu dla znajomych, co jest przykre, bo muzyka ten czas często bardzo mocno pochłania i to jest akurat bezlitosne w tworzeniu muzyki, bo siadasz do numeru, robisz go cały dzień tak naprawdę i nie masz czasu, albo chcesz się z kobietą wybrać gdzieś do kina, na koncert, znaczy na koncert wybrać się, bo ja nawet nie pamiętam, kiedy byłem, szczerze powiedziawszy, na koncercie, że tak powiem, znaczy nie chcę, żeby zabrzmiało jakiegoś gwiazdorstwa, ale na koncercie ze strony, że tak powiem, widowni. I chciałbym wyskoczyć, czasami ja mam koncert na przykład, albo chciałbym spotkać się ze znajomymi, skumać się na piwo, ale muszę nagrywać. Czy muszę nagrywać? Chciałbym nagrywać, ale wszystkiego na nas nie zrobię. Dobra, to dalej. Jeżeli mógłbyś podjąć współpracę z dowolnym artystą na świecie, to kto by to był i dlaczego? Nie wiem, jest masa artystów, których ja osobiście cenię i chciałbym na przykład współpracować z Nomi. Kurczę, to jest One Man Band, ale strasznie chujową płytę ostatnio wypuścili. Ceniłem ich bardzo. Ceniłem bardzo. Aczkolwiek, no nawet nie wiem jak on się nazywa, nie wiem jak ma na imię, nie wiem jak ma na nazwisko, bo nie zagłębiałem się w biografię zespołów, których słucham jako tako. Czy biografię wokalistów na przykład, czy tam perkusistów, gitarzystów i tak dalej, bo mnie to średnio interesuje mnie przede wszystkim muzyka. Mimo że Nomi na przykład to jest bardzo katolicki zespół, ale naprawdę bardzo dobrze muzycznie. Ostatnią płytę wypuścili taką bardzo spokojną, autotune nawet się wdarły, więc to nie dla mnie. Okay. A na przykład jeżeli dostałbyś telefon od Marlina Mansona, tak? Marlin Manson. I on by powiedział, nie wiem, no cześć Karpę, nauczyłem się polskiego, no i... Powiedziałby, cześć Karper, nauczyłem się tego języka i coverujemy pustkę w dos. Dam ci refren, co wtedy robisz? Taka sytuacja bardzo abstrakcyjna. Nie no, Marlina Mansona bardzo lubię starego Mansona, tego nowego już niekoniecznie, ale starego. Dla mnie się wydaje ci. No znaczy to jest, wiesz co, ja go bardzo cenię za inteligencję przede wszystkim. On kiedyś w wywiadzie z Jagielskim, taki polski dziennikarz, powiedział kiedyś w wywiadzie, słowa, które są moim mottem życiowym, w pewnym sensie je sparafrazuję, bo nie pamiętam ich na pamięć, jak one brzmiały, ale sens zachowam. I on powiedział, nie chcę uszczęśliwiać ludzi na siłę, którzy mnie nienawidzą. Mnie nienawidzą mnie jeszcze bardziej, bo mają ich w dupie, nie? No to bardzo fajne motto. Dobra, dalej. Dlaczego grasz tak mało koncertów? To jest pytanie z twojego fanpage'a. Z mojego fanpage'a? No widziałem, że ktoś tam zadał. Powiem tak, ja bym chciał zagrać w całej Polsce dosłownie, w całej Polsce, za granicą, w Watykanie, wszędzie. No w Sosnowcu? Mówimy o... Znaczy, no, jeżeli już poza granicą Polski, nawet w Sosnowcu. Tylko wizę bym miał jakby ważną, to jak najbardziej. Aczkolwiek, no...
Kurczę, jeżeli ktoś chce zrobić koncert w mieście i wie, że jest ekipa, która by wpadła na ten koncert, no to idźcie do lokalu, pogadajcie i wtedy można uzgadniać jak najbardziej. My jesteśmy bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o koncerty. Teraz gramy 4 koncerty w lutym, może coś tam jeszcze dojdzie. W najbliższym czasie jeszcze Warszawa, Poznań najprawdopodobniej. No i fajnie by było naprawdę, gdyby ktoś organizował jeszcze więcej, bo ja osobiście nie widzę problemu, tylko że ja się nie znam na tym, żeby iść do lokalu i powiedzieć, coś się ma, wbijemy sobie, zagramy koncert. Co sądzisz o nadchodzącym wydarzeniu, bodajże w maju, koncert Justina Biebera w Polsce? W maju mam rodziny, jakbym wiedział, że są wyjściówki, pojechałbym na koncert Biebera i zobaczył, jakie show robi. Ale to jest koncert systemu, bilety wyprzedały się może w tydzień. No, SOAT. Stary SOAT jeszcze. Co w ogóle sądzisz o reaktywacji tego zespołu? O SOAT, wiesz co, nie mam, kurczę, nie jestem jakiś ogromny fanem. Bardzo lubię Sergio Tankiana, jeżeli chodzi o solową twórczość, bo ma bardzo fajny głos, jakby nie patrzeć, zresztą to już pod operę zakrawa trochę. Ale ogólnie jakoś nie jestem ogromnym słuchaczem SOATu, a co do Biebera, to jak najbardziej zazdroszę mu floty. Nie, bo prawda jest taka, że każdy się z niego śmieje i tak dalej. Ale ja mam młodszą siostrę i zdaję sobie z tego sprawę, że to jest wycelowane właśnie w taki target. I zdaję sobie z tego sprawę, że to jest towar, produkt, a nie muzyka. I to ma się sprzedawać i ona z tego potąd pieniędzy. I ma w dupie to, czy to się podoba, czy nie. Bo sprzedaż płyt mu cały czas idzie w górę i gra koncerty, za które dostaje taki hajs, że sobie śpi na banknotach. Fotele też pewnie sobie z banknotów robi. Chujowo o oparcia pewnie. Dobra, no i jeszcze mam pytanie. Masz zamiar współpracować z artystami z innych gatunków? Pytanie też z Facebooka. Z Facebooka pytanie, czy mam zamiar... Tak, mam zamiar współpracować z ludźmi z innych gatunków. I na przykład mogę tutaj na sceną płytę powiedzieć oficjalnie, że będzie jednym z gości będzie Lukas. Znany raczej... Ten odsłania, tak. Z reżimu krwi i z inkwizycji, ale ja go bardzo cenię, z kapeli Preszlank i bardzo, bardzo polecam wszystkim tą kapelę. Fakt, że ja miałem... Kurczę, graliśmy kiedyś w Koninie i chyba piliśmy z... Kurczę, nie wiem, z Mateuszem, nie wiem, czy on jest basistą, ale w każdym razie pozdrawiam z Preszlanka. I tak się z Lukasem też później skumaliśmy i stwierdziliśmy, że fajnie było coś razem stworzyć i chcemy zrobić numer na moją płytę. Fakt, że napisałem do Lukasa swoje i wpadniesz na moją płytę, on powiedział, tylko proszę cię, nie każ mi rapować. Ja mówię, no co ty, nie ma takiej opcji, nie? Będzie tak, samodar, czy ja? Także numer na pewno nie będzie jakoś rapowy, super. I na pewno będzie na nim Lukas i podejrzewam, że 303 za JKS. Dobra, i teraz takie moje pytanie właśnie mi się urodziło w głowie. Nie poronię go tak jak poprzednim razem, jak rozmawialiśmy przed wywiadem. Miałeś w planach współpracę z bodajże rybnicką kapelą. Nie, no ja myślę, że to nie ma to. Tak, były takie co plany. Co się były takie plany, ale... Znaczy nie będę zdradzał nazwy, ale... Bardzo śmieszna nazwa. Bardzo śmieszna nazwa. Nie, no akurat tam kawałek był jeden taki dziwny. Ale... No nie wypaliło. Zresztą ja nawet jakoś super nie żałuję mimo wszystko. Fajnie, że poszedłem w tą stronę, w którą poszedłem i nie żałuję niczego na swoim szlaku muzycznym. No, może kilku rzeczy żałuję, ale... Powiedz mi teraz, sprawdzasz polski rap? Nie wiem, jakieś listy... Polski rap? Sprawdzam polski rap do 2000 roku, zazwyczaj. Nie, no naprawdę, Benjuice z tych nowszych to LSO, TDW właśnie. Jakieś poemy faktu i tak dalej, które totalnie... Zapewne gdybym poszedł na jakąś domówkę chociażby, nie, czy na jakieś spotkanie takich ludzi, którzy teraz słuchają solidną bro i tak dalej. I gdybym puścił to, czego ja słucham, to oni by stwierdzili, że to są jakieś no-skille, ale tam jest jeden sample, który się zapętla, ta sama perkusja cały czas, ale to ma tak genialny klimat i fajnie, że to nie jest tak wyszlifowane jak to, co jest teraz na YouTubie, to co kula, bo ktoś rzuci na face'a linka do bro, ja go odpalam i później mam taką fobię przed odpalaniem linków przez kolejne 2 miesiące, że niczego już nowego nie sprawdzam w polskim rapie. Pokamontas sprawdziłem nowy. O, bardzo fajna pyta. Pokamontas? Tak. Odgrywany kotlet. Takie, nie wiem, jeszcze podparte to wszystko, wiesz, tym filmem i tak dalej. No, co to za magik, który nie umie latać? Dobra, i teraz ostatnie pytanie. Ulubiony kolor. Ulubiony kolor? Tak, ulubiony kolor.
Nie mam ulubionego. Ulubionego koloru nie mam. Ale zauważyłem na stanie, że złotówki są srebrne i się przeleje. Dobra, jeszcze jedno pytanie a propos złotówek, w sumie nie złotówek. Wycofywanie groszy, co o tym sądzisz? Też takie... Pewnie, ja to mam wyjebane, szczerze mówiąc, bo i tak jeżeli widzę, że jest cena 99 groszy, to płacę złotówkę i wychodzę. Ale marketingowcy zapewne są bardzo zdenerwowani ze względu na to, że promocje opierają się na tym, że na końcu jest 99, nie? Zamiast na przykład... jeżeli kupujesz coś za 3,99, to nie kupujesz za 4, tylko za trójkę, za groszami. No i to w sumie by było na tyle. Dzięki wielkie za to, że... Dziękuję ogromnie za to, że wpadłeś. Za to, że tutaj dotrwaliście do końca. Mieliśmy problemy, ale sprostaliśmy im. No, niestety wywiad się drugi raz nagrywany. Przesunął się przez 2 godziny. Dlatego ja już jestem taki rozkulany, że tak powiem, ze względu na to, że zdążyliśmy jeszcze wyskoczyć na miasto i tak dalej. Tak, dziękuję ci za przeprowadzenie wywiadu i dziękuję za wszystkie pytania. Dzięki wielkie. I proszę cię nie pierdol, że mnie stąd zabierzesz, bo zajebane blednie już nigdy nie uwierzę. Osoba, która na scenie staje się kimś silnym, tworzy wizerunek osoby niezależnej w życiu prywatnym. Może mieć ona jednak ogrom problemów, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić. Witam wszystkich serdecznie. Moim i waszym gościem dzisiaj jest Karper. Witam. Postaram się mu zadać kilkanaście pytań na temat jego muzyki. I nie tylko. No i pytania są moje, aczkolwiek także są pytania z Facebooka. Tutaj Karper był tak miły, że zapytał ludzi, czy mają do niego jakieś pytania. No to jedziemy z tym koksem. Pierwsze pytanie. Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Przygoda z muzyką u mnie zaczęła się nie z... Babcia, odbierz. Babcia jest ważna. Tak, słucham. No jeszcze mi trochę chyba zejdzie. Ale jeszcze, bo wywiad udzielam i będę tak za godzinę ponad. No, to hejpa.